Popularne powiedzenie Ars longa vita brevis zwraca uwagę na krótkotrwałość życia człowieka w stosunku do dzieł, które tworzy. To prawda, wiele bezcennych dzieł sztuki trwa od wieków, ale nikt nie wie lepiej od konserwatorów, że każda materia skazana jest na stopniowe przemijanie. To nie ma znaczenia, czy to jest sztuka wyższa, czy niższa, czy to jest rzemiosło, to jest fizyka i chemia. A wszystko, co nas otacza, ma tendencję do rozpadu. Wolniejszego, szybszego, do pewnego rodzaju anihilacji. I ze sztuką jest dokładnie tak samo. Rolą konserwatora jest opóźnianie tego procesu w sposób maksymalny, jak się da, dostępnymi współcześnie środkami. Cykl naszych warsztatów Ars Longa Sekrety Konserwacji obejmował 5 spotkań, w których poznawaliśmy różne techniki konserwatorskie oraz związane z dziełami sztuki. Były to m.in. warsztaty z technik pozłotniczych, warsztaty z malowania temperą jajową, jak również warsztaty tkackie oraz warsztaty z wykonywania odlewów gipsowych oraz tylko marmuru. W trakcie warsztatów ludzie niezwiązani na ogół ze sztuką mogli zapoznać się z takimi różnymi, na co dzień nieznanymi technikami, poznać tajniki, różne sekrety, jak również sekrety związane z konserwacją obiektów tynieckich.